Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu. Pani Aleksandra Mrozek, Stowarzyszenie Zielone Górzanie. Dzień dobry, witam serdecznie. Prezes tego stowarzyszenia, dodajmy. Ale najpierw zaczniemy od tego, co robiła pani przez dobrych kilka lat w ugrupowaniu politycznym, bo powiedziałem pani przed wejściem, że obgadamy trochę Platformę, bo mamy małe trzęsienie ziemi w Platformie. Trzęsienie ziemi pewnie dla niektórych. Podejrzewam, że gdybyśmy mieli okazję tutaj jeszcze gościć w studiu teraz pana Waldemara Sługockiego, to powiedziałby, że nic się nie stało, ale okazuje się, że zarząd Platformy na górze podejmuje decyzję o wykluczeniu ileś osób, no i w gronie takich nazwisk, powiedziałbym, mocnych, znajduje się między innymi pan Tomasz Morzejko, radny wojewódzki. Nasz lubuski. Okazuje się, że no, ktoś z lubuskiego też już nie zasługuje na to, żeby być w szeregach Platformy. Pani pewnie obserwuje to życie polityczne. Spodziewała się pani, że takie rzeczy się będą działy? Oczywiście, że obserwuję i wczoraj właśnie oglądając program Polsat News na pasku wyczytałam tę informację i przyznam, że troszeczkę mnie zaskoczyła, bo ten ruch oczywiście, no trudno oceniać teraz formację, w której już nie funkcjonuje. Niemniej jednak oceniam to z punktu widzenia tutaj no, lokalnej polityki, która mnie też interesuje. Myślę, że ten ruch to nie jest najszczęśliwszy z uwagi na to, że ta koalicja, która jest w sejmiku, no nie jest to koalicja silna, powiedziałabym. I teraz prawdopodobnie usunięcie Tomasza Morzejki z szeregów Platformy spowoduje, że będzie no, tąpnięcie w tej koalicji, na pewno zmiany. Ale wydaje mi się, że koalicja była na to przygotowana, przynajmniej w momencie formowania, bo tak na dobrą sprawę, jeśli dobrze policzyć większość, to koalicja miała większość dwoma radnymi, więc teraz nawet gdyby nie miała pana Tomasza Morzejki w swoich szeregach, ta koalicja, mówiąc najogólniej, to chyba jeszcze nic się takiego nie stanie. Ja myślę, że tam ruchów jest sporo i trudno nadążyć za statystyką, ale na dzień dzisiejszy z mojej wiedzy po usunięciu byłego przewodniczącego sejmiku Tomasza Morzejki, Platforma liczy 7, PSL 7, 3 osoby SLD, to mamy 17 osób. No ta większość, która jest taka oczekiwana i wymagana, to jest 18. Tak jest. Ale chcę powiedzieć, że na te ruchy patrzę z innego punktu widzenia, z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców województwa. Zajmowanie się samymi sobą i tworzeniem koalicji. Bo niestety pewnie po raz kolejny będziemy mieli powtórkę z rozrywki. Próbą stabilizowania tego, no najprawdopodobniej skutkować będzie tym, że będziemy pomijać to, co dla nas mieszkańców lubuskiego ważne, to jest dążenie do realizacji kluczowych inwestycji zapowiadanych przy wyborach, a tak naprawdę jesteśmy już na półmetku tejże kadencji. No i wszyscy radni wojewódzcy o tym mówili, kiedy trwała ta przepychanka, no przez kilkumiesięczna przepychanka w sejmiku i ustalanie tego, kto z kim i jak będzie funkcjonował. Tak. Wszyscy mówili wyraźnie, szkoda, że musimy w tej chwili tracić na to czas, bo rzeczywiście są gdzieś fundusze unijne, są konkursy porozpisywane, są przedsiębiorcy, którzy czekają na te pieniądze. No, oczywiście. I to powodowało no, i są nam niepotrzebne opóźnienie. Oczekują mówienia jednym głosem i rzeczywiście takiego lobbowania na rzecz tego, co regionowi jest najbardziej potrzebne. A tu przyglądając się tej lokalnej scenie, oczywiście uwaga jest skupiona na utrzymaniu koalicji, patrząc na to wręcz utrzymania personalnego, a nie takiego, które przełoży się na to, co jest koniecznością. Swoją drogą Platforma zrobiła trochę prezent Prawu i Sprawiedliwości, bo kiedy jeszcze dwa dni temu tematem numer jeden były podwyżki dla parlamentarzystów potężne, które wywołały burzę społeczną. No, prezes się w końcu o nich dowiaduje, bo okazuje się, że wcześniej nie wiedział. Nagle się dowiedział. Pani premier mówi, że jak usłyszała, że ma tak dużo pieniędzy dostać, to byłoby to niegodne, że ona by się nie zgodziła na taką podwyżkę, więc ona nie chce już tych pieniędzy. No i okazuje się, że parlamentarzyści takich podwyżek nie dostaną. Właściwie w ogóle nie dostaną posłowie i senatorowie. Ale Platforma
wykluczając ze swoich szeregów kilku znanych z telewizji chociażby, telewizorów, posłów, daje prezent Prawo i Sprawiedliwości, bo gdzieś te podwyżki uciekają, spadają na dalszy plan, a mówi się głośno o tym, że ktoś tam wychodzi. Jeżeli chodzi o te podwyżki, to przyznam szczerze, że najgorszą rzeczą podobno w polityce, aczkolwiek politycy są odbierani i oceniani źle, ale najgorszą rzeczą w polityce jest kłamanie. No dla mnie informacja, która wczoraj została przekazana, że władze naczelne partii rządzącej nie wiedziały o tym, że został przygotowany projekt, który miał taki ogromny wydźwięk społeczny, no jest rzeczą niepoważną, niepoważnym traktowaniem nas, obywateli. Myślę, że nie zwłaszcza, był że do projekt końca. Został skierowany do pierwszego czytania. Oczywiście, tak? Myślę, że jest to takie niepoważne traktowanie nas, Polaków. Jesteśmy narodem myślącym, potrafimy to oceniać. Ten projekt ustawy nie był do końca przemyślany. Tak jak mówię, wywołał wiele emocji, uzasadnionych emocji. Swoją drogą ta zła Platforma Obywatelska, która rządziła przez 8 lat, nie dała sobie podwyżek w żaden sposób, a teraz się okazuje, że to dobre Prawo i Sprawiedliwość, które miało naprawiać po tych złych, no... chwilę właściwie od wyboru przyznaje sobie potężne podwyżki. Specjaliści, fachowcy powinni dobrze zarabiać. Do tego nikt nie ma wątpliwości. Tak, powinni dobrze zarabiać też włodarze jednostek samorządu. Na nich ciąży cała odpowiedzialność absolutna. Natomiast nie może to być taka urawniłowka, gdzie wszyscy dostają jakby z klucza podwyżki. No podwyżki, które szokują, bo jeżeli jest to podwyżka rzędu kilku tysięcy, 7-8 tysięcy złotych, no to dla większości nas Polaków taka kwota zarobku jest praktycznie zwłaszcza, nie, że podwyżki dostają też emeryci i okazuje się, że dostają 2 złote podwyżki. Tak, ale panie redaktorze, jeżeli chodzi o podwyżki emerytów, no ja jestem emerytką i ja nie mogę narzekać na wysokość swego uposażenia. No ale pani pracowała na tą emeryturę oczywiście przez lata. 40 lat i pracowałam praktycznie na podwójnym etacie. W związku z tym jest to rzecz, która wydaje mi się, że mi należna. Natomiast podnoszenie, waloryzacja o 2, 3 czy 4 złote jest upokarzaniem tychże emerytów. I myślę, że tylko i wyłącznie działaniem, które szkodzi środowisku, przyrodzie naszej, bo wycinamy lasy po to, żeby taka decyzja, jaka przychodzi, decyzja ZUS-owska, jest to kilka stron papieru, żeby na końcu dostrzec te 2,60 czy 3,50, jest rzeczą niepoważną. I w świetle właśnie takiego różnicowania tych warunków naszego życia, ustawa podwyżek mówili więcej, tak? To z jednej strony emeryci, z drugiej strony pielęgniarki, które protestują i nic nie wywalczyły, mimo że też teoretycznie miały obiecane, tylko czekać, jak za chwilę pojawią się kolejne grupy społeczne, które wyszłyby na ulicę i powiedziały: halo, dlaczego nie my? Na przykład budżetówka, na przykład mundurówka, tak? Oczywiście, że tak. No mundurówka ma coś tam obiecane, ale jeżeli chodzi o pielęgniarki, które wykonują bardzo ciężką pracę, które musiały miesiące strajkować po to, żeby ta podwyżka rozłożona na raty była w kwocie kilkusetek złotych, tam zdaje się do 2020 roku. Podobnie zarobki młodych lekarzy, rezydentów. No przecież one są żenujące w stosunku do zawodu, który wykonują i tego ciężaru nauki, który muszą, że tak powiem, ale widzi pani, kończąc temat, dobrze, że się prezes dowiedział o tym, że szykuje się taki projekt, właśnie, wyszedł i powiedział, że nie będzie. To jest najbardziej chyba wstydliwa rzecz, że dzisiaj mówimy, że władze partii nie wiedziały o tym, że tak nośny społecznie projekt ustawy jest przygotowany. Ale wie pani dokładnie, to jest polityka, bo ze wszystkiego można zrobić sukces, bo to też można byłoby przekuć w sukces, że o to wychodzi ten jeden sprawiedliwy, który potrafi podjąć decyzję i nie będą sobie wymyślać jakichś tam historii nieładnych społecznie. To jest dokładnie tak samo, jak wicewojewoda. Nie wierzę, panie redaktorze, że pana to przekonało, jak i mnie. Za stary jestem, powiedziałbym, żeby mnie takie rzeczy przekonywały. Natomiast, ale to jest dokładnie analogiczna sytuacja. Wychodzi wicewojewoda na konferencję prasową po Woodstocku i mówi: sukces mamy, bo nikt nie zginął. No. I potem Jerzy Owsiak pisze wielki list ze sprostowaniem, mówiąc o tym, że nikt mu nie pomagał, że wszystko fundacja zawdzięcza sobie i pracy wolontariuszy. Tak podaje liczby.
mówi o tym, że nikt się z nim nie spotykał, że właściwie żadnej pomocy nie miał z tamtej strony, ale wychodzi wojewoda i mówi sukces. Takie sposoby jakby przekuwania sukcesów na własne, ale co do samego Woodstocku, to cieszy nas, że ta impreza się odbywa w Lubuskiem, to znaczy mnie osobiście, i że rzeczywiście nie dochodzi do incydentów, że wzmożona była w tym roku, jakby podniesiona poprzeczka bezpieczeństwa. Ja akurat nie miałam nic przeciwko temu, życie ludzkie jest najważniejsze. Cześć. W związku z tym fajnie, że się tak kończyła impreza kolejna i mam nadzieję, że kolejny Woodstock też będzie w naszym regionie promował region, ale przede wszystkim no, będzie formą podziękowania dla tych, którzy potrafią na rzecz innych popracować. A podoba się pani ten pomysł, że młodzi zielonogórzanie, nie tylko ci skupieni wokół kościoła czy organizacji kościelnych, przyjmują i zajmują się gośćmi zagranicznymi, którzy przyjeżdżają do Zielonej Góry w ramach Światowych Dni Młodzieży. Dzisiaj się będzie bardzo dużo działo. Tak, tak. Rzeczywiście na program. I powiem panu, że bardzo mi się to podoba. Z uwagi na to, że jest to ogromne wydarzenie dla nas, Polaków. My będziemy gościć młodzi z całego świata. Będziemy gościć papieża u siebie. Jest to dla nas, myślę, kraju, który deklaruje się jako otwarty, kraj wierzący, tak. Otwarty. Wydarzenie, które jest godne uwagi. Bardzo podoba mi się to, co przygotowało miasto Zielona Góra. Dziś akurat zapoznałam się z tym programem. On już akurat na deptaku montują się sceny, ale ta gościnność, to ta wspólna zabawa, to poznawanie, myślę, że jest bardzo ładnym gestem wielkim, i bardzo fajną promocją pod wielkim miasta wrażeniem młodych ludzi, Polaków. Tych skupionych w Młodzieżowej Radzie Miasta, bo mieliśmy już Młodzieżowe Rady Miasta i one po prostu były sobie gdzieś tam. Natomiast tak się składa, że ci młodzi ludzie, którzy teraz stworzą. Ja miałem okazję z kilkoma rozmawiać i niesamowicie inteligentni, z pasją, ludzie, którzy mają ochotę poświęcać swój prywatny czas, nawet teraz w wakacje, tak, dostają telefon, tak przynajmniej mówił przewodniczący, okay. Czy nie pomogliby przy Światowych Dniach Młodzieży, są bez względu na to, czy są wierzący, czy ale nie. Oczywiście, mówią, wakacyjne plany odłożę sobie na później, pojadę pod ten namiot, czy gdzieś tam nad morze, tydzień później, czy dwa tygodnie później, bo teraz jest coś fajnego do zrobienia. No. Tylko się cieszyć, że tak się dzieje. Oczywiście i ta Młodzieżowa Rada Miasta, miałam przyjemność kilka razy spotkać się z Pawłem, z Kibińskim przewodniczącym. Rzeczywiście to są młodzi, dojrzali, fajni, odpowiedzialni ludzie. Bardzo mi się podoba sposób wypowiadania się, argumentowania, zajmowania stanowiska, niezależnie od tego, czy podzielamy to stanowisko, oczywiście, czy nie. Czy się podoba, tak, czy nie. Młodzi mówią po prostu. Młodzi mówią, młodzi mają argumenty na poparcie swego stanowiska. Myślę, że fajna nam się tutaj w przyszłości buduje. A jak usłyszała pani? Kolejna jakby klasa, już można powiedzieć, klasa tak, polityczna. Oczywiście, tak, chociaż tak. Oni sami mówią, że nie mają takich aspiracji, aby gdzieś błysnąć w polityce, chociaż to pewnie zawsze z tyłu ale głowy gdzieś ma jest. Ale polityka do siebie, że wciąga, tak jest. Naturalnie. I myślę, że to mają doskonały potencjał do tego, żeby właśnie politycznie się realizować. A powiedziała pani, że mają własne zdanie, bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie. No i pokazali to bardzo wyraźnie. Niedawno. Przy pomniku pokazali bardzo donośnie. Przy amfiteatrze, no, teraz oczywiście. Kolejny raz. Przy amfiteatrze jeszcze jedna rzecz mi się spodobała. Już bez względu na to, czy mi się ten pomysł podoba, czy nie podoba, bo ja też mam swoje zdanie w tym temacie. Natomiast podobało mi się bardzo to, że mówią, przeprowadziliśmy jakąś formę konsultacji wśród części młodych ludzi, ale taką prawdziwą, reprezentatywną próbą będzie 1500 uczniów ze wszystkich szkół w szkole. Czyli no, biorą pod uwagę to nawet, gdyby wziąć wszystkie wskaźniki socjologiczne i popatrzeć, jaka próba jest reprezentatywna przy, nie wiem, badaniu opinii społecznej dla Zielonej Góry, to będzie to zdecydowanie mniej osób. Oni zakładają, wciągnijmy w to wszystkich uczniów, przy pomocy dyrektorów oczywiście i tak dalej, i tak dalej. I we wrześniu ich przebadajmy, przepytajmy, co im się podoba. Jeśli oni zdecydują, że mają takie, a nie inne zdanie, to my się pod tym podpisujemy. I proszę popatrzeć, to ci młodzi ludzie dają nam przykład, jak rozmawiać z mieszkańcami, jak podejmować decyzje. To jest idealna formuła konsultacji. Sporne. No a to, co jest bardzo cenne, to trzeba mieć swoje zdanie i za to trzeba im podziękować. Zwłaszcza, że mówią dość wyraźnie a propos Wzgórz Piastowskich, że oni potrzebują miejsca do rekreacji troszeczkę innego. Z jednej strony rozumieją to, że są osoby w wieku zaawansowanym, które no, nieco inaczej spędzają czas, bo nie będą jeździć nagle na rowerach po single trackach, czy na nartach po igilicie, gdyby do tego doszło i też potrzebują jakiejś innej formy. Natomiast mówią, miejsca wszystkie mogą być multifunkcyjne. Tak? Znajdzie się miejsce i dla tych, którzy chcą czynnie
czynnie odpoczywać i dla tych, którzy nie chcą czynnie odpoczywać i też mówią o tym, że nie trzeba kumulować wszystkiego w jednym miejscu, bo pojawiały się głosy, budujmy lodowisko przy CRS-ie, wszystko zróbmy przy CRS-ie. I ja właśnie cieszę się bardzo, bo też miałam przyjemność wypowiadać się i też uważam, że każdy kwartał Zielonej Góry, każda dzielnica może mieć odrębny obszar, zróżnicowany obszar rekreacji. Nie musi być wszystko skumulowane w jednym miejscu i bardzo różnorodna ilość tych form spowoduje, że zabezpieczymy potrzeby wszystkich mieszkańców. Zwłaszcza, że mieszkańcy mówią o tym głośno. Parę dni temu mieszkańcy na osiedlu Malarzy też zaczęli głośno artykułować swoje racje co do jednej z działek, która miała być zagospodarowana. Mówią, że to będzie taka ich enklawa zieleni. Coś tam mieli obiecane w magistracie. Okazało się, że póki co nic się nie dzieje w tym temacie. Ma tam zostać zmieniony plan zagospodarowania dla tej działki i zmiana ich i funkcji. Zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast nie chodzi mi już o tą konkretną działkę, tylko o to, że to jest kolejna dzielnica miasta, nazwijmy to, gdzie mieszkańcy nawet domków jednorodzinnych tak wychodzą i mówią, a my chcemy mieć dodatkowo plac zabaw, chcemy mieć miejsce, gdzie będziemy mogli, nie wiem, pogrillować, czy wspólnie usiąść i zrobić sobie osiedlową imprezę. No tak, no każdy nas, kupując mieszkanie, budując dom, wyznacza sobie to miejsce jako takie moje miejsce na ziemi i chciałby, żeby ono było najbardziej funkcjonalne, żeby było miejscem, do którego mogę dojechać, ale też i odpocząć w gronie rodziny, znajomych, no a przede wszystkim też z myślą o dzieci. Na tym osiedlu w ogóle ludzie są świetnie zintegrowani. Ja mam znajomych, którzy tam mieszkają i okazuje się, że tam ludzie z kilku domów sąsiadujących ze sobą potrafią sobie urządzić święto ulicy, mają sobie jakiś tam kalendarz swój i raz tam do roku robią sobie święto i oni wychodzą i jakoś się integrują. No to pokazuje, że może nie wszyscy muszą się zawsze zamykać w swoich murach i siedzieć w swoim pięknym ogrodzie opalając się na leżaku, tylko chcą też mieć kontakt. Ja myślę, że to jest bardzo pozytywne, przecież my Polacy jesteśmy postrzegani jako naród bardzo gościnny, otwarty i źle byłoby, gdybyśmy się wszyscy zamykali w swoich mieszkaniach i domach i każdy pomysł na takie wspólne świętowanie jest doskonałym pomysłem, trzeba tylko przyklasnąć. Jesteśmy na szczęście miastem, które jeszcze aż tak nie jest zabudowane, w związku z tym zostawmy te połacie, te części takie niewielkie, w których będziemy mogli się integrować, wspólnie świętować. I jak nawet się okazuje, chcą tego wszyscy mieszkańcy przywitać Nowy Rok na przykład. Oczywiście, bez względu na miejsce, gdzie mieszkają, bo wcześniej to samo pokazali mieszkańcy na Jędrzychowie, też osiedle domów jednorodzinnych, tak. W zasadzie też mówią o tym, jest tutaj jakiś nieużytek, zróbmy tutaj coś fajnego. Oczywiście. Mają bardzo różne pomysły. Ja byłem tam wtedy na tych konsultacjach. Pomysły były od takich maleńkich, drobnych, po naprawdę rzeczy wielkie. No, ale to wiadomo, skupił. Oczywiście, że coś sobie pomysł, mieszkańcy będzie akceptowalny wypracują. Tak. Mamy Chynów, tak? Na Chynowie tak. Jest podobna sytuacja. Pokazują mieszkańcy, że potrafią się zintegrować. Nawet w kwestii dla jednych wydawałoby się głupkowatego jakiegoś tam placu za. Placu. Ale Chynów to jest taka społeczność, którą przecież bardzo dobrze znam, bo mieszkałam. No właśnie lata, dlatego zahaczyłem o Chyn. Która jest bardzo taka zintegrowana, bardzo zaangażowana w rozwój tej dzielnicy dzisiaj. Może to wynika z faktu, że kiedy był przyłączony Chynów i Jędrzychów do Zielonej Góry, to bardzo długo czekał na tę infrastrukturę taką typowo miejską. Pozostawał no, taką, wcześniej były to takie taką wioseczki dzielnicą, trochę, taką wioseczką przyłączoną, a dzisiaj jest dzielnicą piękną, rozwiniętą, z dobrą infrastrukturą, z piękną szkołą. I ze społeczeństwem obywatelskim rozwiniętym i rozwijającym się coraz bardziej, bo kiedy jakiś czas temu zbierano głosy przy okazji budżetu obywatelskiego na jakąś konkretną inwestycję na Chynowie, to Chynowianie nawet z drugiego końca, którzy być może tam w ogóle nie pojadą i nie będą chodzić po tych chodnikach, mówią super, my wam teraz pomożemy, ale za rok wy pomożecie nam i to u nas zrobią jakieś chodniki i to wszystko. To jest ogromna siła w tych lokalnych społecznościach i trzeba to docenić i stwarzać warunki do tego, żeby jeszcze bardziej wzmocnić potencjał lokalnej ludności. Pani bierze udział w tych przygotowaniach do stworzenia tego regulaminu konsultacji ostatecznego? Nie, ale mamy tutaj przedstawiciela. Tak, Radosław Brodzik. Tak, Radek Brodzik, ale też w Radzie Pożytku Publicznego jest Edward Markiewicz. Edek Markiewicz. Także w ten oni trzymają rękę na pulsie. Tak, tak. A wierzy pani w to? Bo muszę zapytać, wszystkich o to pytam, tak. że ten dokument, jeśli powstanie i określi jasno wypracowany jakiś kompromis i ramy tego, jak mają funkcjonować konsultacje, o których się mówi przecież od lat, że były byle jakie w mieście przez cały czas, że ten dokument załatwi to raz na zawsze?
Ja myślę, że będzie na pewno bardzo pomocny. Sądzę, że wypracowany w ten sposób dokument będzie w jakiś sposób satysfakcjonował wszystkich. No i rzecz w tym, żeby przestrzegać wypracowanych reguł. Właśnie o to chodzi. I mam nadzieję, że one będą przestrzegane. No, trudno wątpić w to na etapie, kiedy jest stworzony. Ja jestem przekonana, że będzie służył nam wszystkim i że nie będzie właśnie takich efektów niezadowolenia z tego dialogu społecznego, którego nam do tej pory brakowało. Tak. Czyli byle do września, października. Bo wtedy ma się ten dokument ostatecznie pojawić. Jesień, którym co prawda nie sprzyja piknikom, chociaż nie wiadomo, jaka będzie w tym roku. No właśnie, może być piękna, może nasza piękna, polska złota. Jesień jest piękna. Aleksandra Mrozek, Stowarzyszenie My Zielonogórzanie, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.